Basil Rathbone jako Sherlock Holmes i Nigel Bruce jako dr Watson w filmie z serii Sherlock Holmes – Kobieta pająk. W pozostałych rolach. Scenariusz Piotra Milhauser na podstawie opowiadania Artura Conan Doyle'a. Reżyseria Roy William Neal. Czytajcie o kolejnym samobójstwie w piżamie. Dziękuję panu. Czytajcie. Jeszcze jedno samobójstwo w piżamie. Kolejne samobójstwo w piżamie. Szokujący wypadek. Bije dzwon dla samobójców. Sportowiec z nieznanych przyczyn odbiera sobie życie. Siódme samobójstwo w piżamie. Ależ samobójstwo to zbrodnia. Gdzie jest policja? Gdzie Sherlock Holmes? Właśnie się zastanawiałam. Gdzie jest Sherlock Holmes? Szkocja. Mam go, Watsonie. Ciągnij, Holmesie. Jest piękny. Nie pozwól mu uciec. Uciekł. Przykro mi, że ci się urwał. Naprawdę przykro mi. Co robisz, przyjacielu? Zmieniam muchę. Nie kłam, Watsonie. Jeśli ktoś cztery razy w ciągu godziny mówi, że zmienia muchę i ciągle ma tę samą na haczyku, to znaczy, że kłamie. No tak, zrobiło mi się trochę słabo przez to słońce. To też kłamstwo. Kapelusz chroni cię przed słońcem. Tak, jak myślałem. Znowu czytasz o tych morderstwach w piżamie. Całkiem cię to pochłonęło. Powiedziałeś morderstwa? Tutaj piszą, że to samobójstwa. Nonsens. Samobójca zawsze zostawia list. Żaden z tych mężczyzn nie napisał ani słowa. Jak miał to zrobić, kiedy wylądował przed autobusem? Każdy z nich położył się spokojnie do łóżka za zamkniętymi drzwiami. Każdy z nich nagle wstał i skoczył z okna. Nie pomyślałem o tym. No właśnie. Scotland Yard też nie. Wiesz, Watsonie? W tym jest coś tajemniczego, coś strasznego i przerażającego. Coś, co przywiodło tych biedaków do tak zwanego samobójstwa. A nakłanianie do samobójstwa jest morderstwem. Zadziwiasz mnie. Nie powinniśmy wracać do Londynu, żeby zająć się tymi zbrodniami? Przykro mi, Watsonie. To już nie dla mnie. Przestałem ścigać zbrodniarzy. Nie mówisz tego poważnie. Niestety, tak. Dlaczego? Muszę ci coś wyznać. Nie jestem już w stanie. Ostatnio zauważam u siebie poważne objawy chorobowe. Czyżby te zawroty głowy? Kłopoty z równowagą? No właśnie. Wiesz, co to może oznaczać. Poważne problemy, jeśli nie będziesz na siebie uważał. Natychmiast wracamy do Londynu. Przeprowadzimy konieczne badania. Nie widzę potrzeby. Jeśli to mają być nasze ostatnie wspólne wakacje, chcę je spędzić w spokoju. Obawiam się, że niepotrzebnie cię zdenerwowałem tą gazetą. Nie przejmuj się. Wiesz teraz, dlaczego wyjechałem z Londynu pomimo największej zbrodni od czasu Kuby Rozpruwacza. Watsonie. Holmesie.
Sherlock Holmes nie żyje. Sherlock Holmes utonął podczas łowienia ryb. Nasilenie zbrodni po śmierci detektywa. Do listy samobójstw, które ostatnio wstrząsnęły Londynem, należy dodać nazwisko Ronalda Boyce'a Cartera. Ten Holmes nie miał prawa teraz umierać. Zalewa nas fala zbrodni. Biedak. Słyszałam, że jego rzeczy mają być przekazane British Museum. Jakie rzeczy? Myślisz o tych paru starych książkach i innych szpargałach? Na co muzeum szpargały? Zamierzają zrobić wystawy jego archiwum. Dziwna śmierć byłego prezydenta Murelli. Olbrzymi szczur z Sumatry. To był najszczęśliwszy okres mojego życia, panie Hudson. Nie można się załamywać, doktorze. Trzeba przecierpieć to, na co nie ma lekarstwa. Ma pani rację. Jestem po prostu sentymentalny. To na pewno samochód z muzeum, a ja jestem dopiero w połowie pakowania. Niech pani idzie na dół, za 15 minut wszystko będzie gotowe. Niech wreszcie to zabiorą. Nie chcę, żeby wszystko zabierali. To tak, jakbym oddała kawałek swojego serca. Wiem, moja droga. Co jej się stało? Wie pan, jakie są kobiety. Nie mogą się opanować. Nie spodziewałem się pana, Lestrade. British Museum wymaga ochrony Scotland Yardu. Właśnie się o tym dowiedziałem. Nie chciałbym, żeby coś z tych rzeczy zginęło. Oczywiście. Stary, wstrętny fotel. Wcale nie jest wstrętny. Ma pan rację, doktorze. Tyle razy widziałem, jak w nim siedział. Nawet moja żona mówi, że gdyby nie on, to nadal byłbym sierżantem. Dlaczego pan o tym nie wspomniał, gdy jeszcze żył? Może rozumieliśmy się lepiej, niż pan myśli, doktorze. Te jego fajki. Dlaczego pan pozwolił, żeby wpadł do potoku? Dlaczego pan za nim nie skoczył? Bał się pan? Pan mnie obraża, Lestrade. Jak miałem skoczyć? Nie widziałem, jak to się stało. Gdy tam podszedłem, już go nie było. On nie żyje. Przepraszam, doktorze. Proszę nie zwracać na mnie uwagi. Chciałby pan jedną z tych fajek, Lestrade? Nie obraziłbym się. Mam nadzieję. Dziękuję, doktorze. Wybrał pan jedną z najstarszych. Tę właśnie chcę. Najlepiej ją pamiętam. Będę czekał na dole, doktorze. Niech się pan nie śpieszy z pakowaniem. British Museum nie ucieknie. Co to za hałas? Przyniosłem paczkę dla pana Sherlocka Holmesa. On podpisze odbiór. Niech mi pan ją da. Proszę tu podpisać. Te dzisiejsze ołówki nie są warte papieru, na którym piszą. Ma pan inny? Nie mam. Chwileczkę. Więc tak to wygląda. To pokój Holmesa. Taki sobie, jakby mnie kto pytał. Nikt pana nie pyta. To mój ołówek. Zostawiłem go tu kiedyś. No cóż, rozejrzyjmy się. To tak mieszkał ten geniusz dedukcji? Siedział sobie wygodnie w fotelu, gdy inni ciężko pracowali. Dość już tego. Nie odbieram mu zasług, ale każdą gazetę można przekupić. Jak pan śmie sugerować? Dobrze, dobrze. Spokojnie. Mam prawo do własnego zdania. A moim zdaniem pan Sherlock Holmes był zwykłym oszustem. Niech pan to powtórzy. Oszustem, starym oszustem. Zaraz się przekonamy, kto tu jest oszustem. W porządku, Watsonie. Wycofuję to, co powiedziałem. Holmes!
W porządku, przyjacielu, nic się nie stało. Napij się trochę. Co zrobiliście z moim pokojem? Jak mogłeś mi to zrobić? Sam jesteś sobie winien. Przedstawiasz moje archiwum opinii publicznej, wyjawiać szczegóły największych przestępstw? Rezultat tego przeszedłby twoje oczekiwania. Nie zdajesz sobie sprawy, że te akta to dynamit? Musiałem cię powstrzymać, nawet gdybym miał wrócić zza światów. Nigdy ci tego nie wybaczę, Holmesie. Zapewniam się, że to było konieczne. Musiałem się jednak z tobą zobaczyć. Nikt nie przygląda się listonoszowi. Jeśli książki już gotowe, doktorze, może je pan odłożyć na miejsce, inspektorze. Mam przywidzenia. Witaj, Lestrade. Jak pan mógł... Byliśmy przekonani, że pan nie żyje. Moje zmartwychwstanie było absolutnie konieczne, inspektorze. Konieczne. Jak tak można? Robi pan sobie żarty? O co tu w ogóle chodzi? Zaraz wyjaśnię. To oczywiste, że tak zwane samobójstwa w piżamie są w rzeczywistości morderstwami, pomyślanymi jako zbrodnia doskonała. Gdzie moja fajka? Nieważne. Uważam, że za tymi zbrodniami stoi dobrze zorganizowany gang, któremu przewodzi jeden z najbłyskotliwszych umysłów Europy. Ma pan kogoś na myśli? Podejrzewam, że to kobieta. Jest tu gdzieś tytoń? Zapakowałem go. Dlaczego właśnie kobieta? Ponieważ metoda tej zbrodni jest subtelna i okrutna. Bardziej żeńskiego rodzaju niż męskiego. Żeńskiego, męskiego, królewskiego. Jeżeli ktoś sam się zabija, to jest to samobójstwo. Ale jeśli ten ktoś jest doprowadzony do samobójstwa, to mamy do czynienia z morderstwem. Doprowadzony to pasuje do kobiety. Tak jest. Moriarty w spódnicy. Inteligentna, bezwzględna, a przede wszystkim ostrożna. To będzie nasz pierwszy krok do rozwiązania tej zagadki. Rozumiem. Trzeba zrozumieć mordercę. Dokładnie. Pan i pańskie teorie. Myśli pan, że w ten sposób schwyta mordercę? Może pan zatrzymać tę fajkę, Lestrade. Przepraszam, ja mu ją dałem. Postąpiłeś słusznie, Watsonie. Dziękuję, panie Holmes. Jakie wspólne cechy mają te samobójstwa w piżamach? Wszystkie zdarzyły się w środku nocy. Byli całkiem sami, za zamkniętymi drzwiami. Prawie wszyscy pochodzili z wyższych sfer. I każdego z nich można było spotkać w kasynie. Pamiętajcie o tym. To ważna cecha dająca nam cenny trop. Co to za trop? Skoro mamy zastawić pułapkę na tę femme fatale, najlepiej będzie użyć na przynętę jej ulubionego pokarmu. Masz ołówek, Watsonie? Nie, oddałem go listonoszowi. Tym razem go nie zbam. Zapisz to, co podyktuje, a pan Lestrade przekaże to prasie. Morderstwo. Jesteś gotowy, Watsonie? Dostojny oficer indyjski Rajni Singh, pułkownik lansierów Maharadży Nabapuru, właśnie przybył do Londynu. Rajni Singh? Nigdy o nim nie słyszałem, bo właśnie się narodził. Rozumiem. Dalej, mój drogi. Oprócz tego, że jest wielkim miłośnikiem hazardu, Rajni Singh tłumaczy swój przyjazd na wyspy nadzieją, że angielscy chirurdzy wyleczą jego lewą rękę, która została sparaliżowana w służbie imperium. Chyba warto byłoby go poznać. Jak najbardziej. Muszę znaleźć jakiś temat do rozmowy. Co robi się w Indiach normalnie? Jeździ na słoniach. Szkoda, do kasyna w mieście należy pojechać samochodem. Numer 20, czarne, parzyste. Proszę obstawiać, panie i panowie. Czy mogę? Oczywiście, madame. Myślę, że przyniesie mi pani szczęście. Proszę obstawiać. Numer 7, czerwone, nieparzyste. Niestety. Takie jest prawo wojny. Przykro mi, że nie przyniosłam panu szczęścia. Ale zaszczyciła mnie pani swoim uroczym towarzystwem. Proszę mi wybaczyć. Make your
Poproszę o czek bankowy. Rajni Singh. 100 funtów. Jak ci idzie, kochanie? Myślę, że przegrał całkiem dużo. Normalnie zająłeś miejsce tego pana. Przepraszam. Dziękuję. 16? Nie, znowu 16? Co pani obstawia? 19. Czuję, że mam dziś szczęście. Może przeleję je na pana. Zagram 19, niech mi pani życzy szczęścia. To miłe, że tak się pani troszczy o nieznajomego. Nikt z pańskiego kraju nie jest dla mnie obcy. Mój ojciec był kapitanem bengalskich lansierów. Urodziłam się w Srinagarze. W Kaszmirze. Tam rodzą się najpiękniejsze kobiety na świecie. Koniec obstawiania. 16 czerwone, parzyste. Przepraszam, że pana zawiodłam. To przeznaczenie, madam. Nie można z nim walczyć. Może pan zająć moje miejsce. Dobranoc, madam, i do widzenia. Nie. Nie wolno panu. Nie będę się pani przeciwstawiał innym razem. Proszę mi wybaczyć. Rano wszystko będzie wyglądało inaczej. Zapewniam pana. Łatwo powiedzieć. Wiem, sama byłam w podobnej sytuacji. Pani? Pewnego razu straciłam wszystkie pieniądze. Brzydki dowcip losu. Pieniądze to nie wszystko. Chodzi o honor. Honor? Niełatwo mi to wyznać. Może pani nie wie, ale jestem wysokiej rangi żołnierzem. Uwierzy pani, że przed chwilą wypisałem czek, który jest bez pokrycia? Tak mi przykro. Nie ma pan żadnych środków? Żadnych. Nie wystarczy mi nawet na rachunek w hotelu. A przyjaciele? W Londynie nie mam nikogo. Nie ma pan czegoś, co można by spieniężyć? Może biżuterię? Los nie obdarzył mnie fortuną indyjskiej księżniczki. Polisa ubezpieczeniowa? O nie, ubezpieczenie wynosi zaledwie 5000 funtów. Zresztą nie mogę jej zastawić. To nie trudne, jeśli się zna właściwych ludzi. Mogę panu kogoś polecić. Czy to możliwe? Trzeba by zapłacić prowizję. Śmieszne 5%. Musiałby pan tylko przenieść tę polisę na osobę, która udzieli panu pożyczki, uczynić go swoim spadkobiercą. Na wypadek mojej śmierci? Tak. Ale pan przecież nie ma zamiaru umierać. Byłoby impertynencją zabierać moje życie z pani rąk. To dziwne, że ludzkie życie może leżeć w tak drobnych dłoniach, tak delikatnych. Czy będę mógł jutro panią odwiedzić? Chciałbym podziękować. Pańskie kwiaty są piękne, pani Rajni Singh. Jak pięknie pachną. To pani pokój przepięknie pachnie, przypominając mi mój rodzinny kraj. Wszystko jest takie prawdziwe, że aż budzi nostalgię. Matka Indie. Matka tajemnic. Czy mogę? Ależ oczywiście. Te zdjęcia zrobił wiele lat temu mój wuj. Odświeżają moje wspomnienia z Indii. Te szczyty, nie mogę ich rozpoznać. To Karakorum na północnym wschodzie. Krajowcy nazywają je Domen Parvati. O tak. Teraz poznaję. A ta rozległa budowla, co to jest? Kaplica tajemnego kultu. O tak, ośrodek świątobliwej medytacji.
Pije pan z mlekiem i cukrem? Nie, dziękuję. Herbatę należy pić czystą, aby nie zabijać jej smaku. Zgadzam się. Nie lubię niepotrzebnego udawania. Herbatnika? Dziękuję. Bardzo niewygodnie jest posługiwać się tylko jedną ręką. Przepraszam, powinna była pamiętać. Wolałbym, żeby pani zapamiętała nie moją rękę, lecz mnie. Ależ zawsze będę pana pamiętała. Kobietom zdarza się zapominać. Dlatego przyniosłem pani to. Nie powinien pan. Dlaczego człowiek, do którego mnie pani wysłała, dał mi 500 funtów na moją bezwartościową polisę? Myślę teraz tylko o pani. Proszę. Naprawdę nie powinnam. Ale muszę to zobaczyć. Jakie zachwycające. Podoba się pani? Do szaleństwa. Muszę ją zanieść z powrotem do jubilera, żeby wygrawerował pani inicjały. AS czy po prostu Adrea? Wystarczy Adrea. Pozwoli pan, że wytrę pełno na niej odcisków moich palców? Nie, nie, są mi tak drogie. Na pewno wystygła panu herbata. Dziękuję. Jak mogłam? Zapewniam panią, że nic się nie stało. Pańska biedna dłoń. Nigdy sobie tego nie wybaczę. To ja byłem niezręczny, madam. Jak się macie? Mój przyrodni brat, Norman Locke, Rajni Singh. Bardzo mi miło. Przykro mi, że nie mamy nic w domu na oparzenia. Rzadko mi się to przytrafia. Muszę już iść. Do widzenia, madam. Kiedy znów się spotkamy? Mam nadzieję, że wkrótce. Proszę mnie nie odprowadzać, dziękuję. Nigdy niechcący nikogo nie oparzyłem. Ja też nie. Chciałam, żeby użył swojej lewej ręki i udało się. Nie jest bardziej kaleką niż ty. On próbuje nas rozpracować, a nie jest odwrotnie? Nie wiem jeszcze, czy moje podejrzenia są słuszne. Nie bądź tajemnicza, kochanie. Spójrz na to. To Rajni Singh. A teraz na to. To nie może być Sherlock Holmes, on nie żyje. Czyżby? Wątpię. Ale jeśli jutro powiesz mi, że Sherlock Holmes nie żyje... W porządku, nikt się tędy nie przedostanie. Nie rozumiem, jak mają się tu dostać, skoro im pan na to nie pozwoli. Plan jest prosty, mój drogi Lestrade. Chcę odtworzyć warunki, w jakich miały miejsce te tak zwane samobójstwa w piżamach. Zamknięte drzwi i okna, tak aby żadna istota ludzka nie mogła się tu przedostać. Ja to rozumiem tak. Tam, gdzie jest morderstwo, musi być morderca. Oczywiście, ale ja nie chcę poznać mordercy, lecz sposób, w jaki on działa. Tajemną i okrutną machinę tej zbrodni. Nie oczekuje pan chyba, że ktoś stamtąd wyskoczy? Spodziewam się i wszystkiego, i niczego. Obserwuj tę ulicę, mogę nagle się pojawić. Wejście dla personelu. Teraz niech pan czeka za drzwiami, a ja położę się do łóżka. Czułbym się o wiele lepiej. Dobranoc, Lestrade. W razie czego zawołam. To może się zdarzyć bardzo szybko. Dobrej nocy.
Lestrade, szybko. Panie Holmes, w porządku, jestem tutaj, to tylko kukła. Oto pański morderca. Szybko, biegniemy na dół. Ja pójdę na dach. Tutaj jesteś. Trafił pan bez pudła, nie żyje. Niestety nie ma żadnych znaków szczególnych. Szkoda, że nie mamy go żywego. Co pan o tym sądzi? Otwory wentylacyjne. Chyba coś w niej przyniósł. Ale co? Narzędziem zbrodni był bez wątpienia pająk. Jego ukąszenie doprowadzało tych samobójców w piżamach do targnięcia się na życie. Jak się dostał do pańskiego pokoju? Przez wentylator. Niech mi pan nie mówi, że pająk miał w kieszeni numer pańskiego pokoju. Raczej nie. Tę pokrywę zdjęto, żeby do wentylatora weszło coś o wiele większego niż pająk. Znamy dopiero połowę tej tajemnicy. Niech pan odsłoni światło. Wielkie nieba. Jaka mała stopa. Odcisk stopy dziecka. Wiemy już, że Sherlock Holmes żyje. Gdy nasz reporter zapytał doktora Watsona, czy widział swojego przyjaciela od czasu jego tajemniczego zniknięcia, ten ani nie potwierdził, ani nie zaprzeczył. Doktor milczy jak grób. Proszę. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Pan Holmes, jak sądzę? Nie, doktor Livingstone. Jak się pan ma, panie Stanley? Bardzo mi miło pana poznać, doktorze Livingstone. Nazywam się Adam Gilflower z Instytutu Entomologii. Ach, naukowiec, proszę mi to dać. Proszę siadać, panie Gilfli. Nazywam się Gilflower. Ach tak, Flower. Specjalista od insektów i Flower od flory. Widzę, że nie lubi pan zbyt silnego światła, panie Filgilly. Mam poważne kłopoty z oczami. Przykro mi to słyszeć. Takie okulary to bardzo przydatna rzecz. Byłem umówiony z panem Holmesem. Czy wkrótce przyjdzie? Oczywiście, że tak, panie Woolflower. Prawdę mówiąc, właśnie pan na nim siedzi. Proszę nie wstawać, tylko żartowałem. Nic nie rozumiem. Czyżby? A to ci historia. Wypraszam sobie. Ma pan najszczerszą twarz, jaką kiedykolwiek widziałem. Gilflower. Co to w ogóle za nazwisko? Moonflower, Bullfrog. Pam, param, pam. Mogłeś się lepiej postarać. I te ciemne okulary. Naiwne. Zobaczmy, co się kryje za tą śmieszną brodą. Znam cię. Holmes. Watsonie, drogi przyjacielu, posuwasz się za daleko. Winien jesteś panu Gilflowerowi przeprosiny. On jest szalony, ale całkiem niegroźny. Nazywam się Holmes. Wiem, że pański czas jest cenny, ale mam pilną sprawę. Dziękuję za tak szybkie przybycie. Rozumiem, że nikt w Londynie nie wie o pająkach więcej niż pan. Nie sądzę. Czy mógłby pan rozpoznać ten okaz i powiedzieć mi coś o jego obyczajach? Biedak jest poważnie uszkodzony. Czy ma pan szkło powiększające? Tak. Przepraszam, Holmesie. Co to za mina, przyjacielu? Gra toczy się dalej. Będziesz mi potrzebny. Naprawdę? Oczywiście. Proszę. Bardzo dziwne.
Gdzie pan znalazł tego nieboraka? Rozpoznaje go pan? To najbardziej mordercze stworzenie, jakie zna nauka. To Lycosa carnivora. Zamieszkuje wybrzeża rzeki Obongo. Jego ukąszenie jest śmiertelne? Oczywiście. Jad wprowadzony do krwiobiegu powoduje tak bolesną agonię, że ofiara dąży do samounicestwienia. Czy ukąszenie pozostawia jakiś ślad? Tylko jeśli się wie, czego szukać. Dwa małe ukłucia, ledwo widoczne gołym okiem. A trucizna znika we krwi? Kompletnie. Bardzo dziwne. Czy można zdobyć w Londynie żywą Lycosa carnivora? Wątpię. Chwileczkę. Ordway może je mieć. Matthew Ordway, Bottom Villa. Zapisz, Watsonie. Matthew Ordway, Bottom Villa, New Road, Chipping Walton. Pan Ordway jest dość ekscentryczny, co nie powinno panu przeszkadzać. Ma wspaniałą kolekcję pająków. Możecie się na mnie powołać. Dziękuję, panie Gilflower, bardzo mi pan pomógł. To drobiazg, zawsze chętnie służę pomocą. Życzę miłego dnia, panie... Patson? Patson? To w pełni zrozumiałe. Do pracy. Gdzie jest rozkład jazdy? Znajdź pociągi do Walton. Jesteśmy na tropie. Jeśli Ordway sprzedał w ciągu kilku ostatnich tygodni jakieś Lycosa carnivora i wie, kto je kupił... Masz już pociągi do Chipping Walton? Mam odjazdy, trasa... Nie mogę znaleźć przyjazdów. Ta sprawa jest bardzo prosta. Znam narzędzie zbrodni, znam motyw, znam kobietę, która tym kieruje. A więc to kobieta. To cały zespół. Wybiera swoje ofiary spośród osób bardzo potrzebujących pieniędzy. Namawia do zastawienia polisy ubezpieczeniowej u jednego ze swych wspólników i potem ich zabija. Przy pomocy Lycosa carnivora. Niewiarygodne. Nie bardziej niż sama natura. Pokaż mi to. Natura podsuwa sposób, kobieta pająk tylko go wykorzystuje. Zadziwiasz mnie, Holmesie. Czy później jakoś realizuje te polisy? Nie ona. We właściwym czasie, zgodnie z prawem, trwa to 2 lata, spadkobiercy jej ofiar podejmują gotówkę. Za każdym razem jest to inny człowiek. Jesteś tego pewny? Tak jak własnego nazwiska. Gdybym miał choć jeden szczegół, który wiązałby tę kobietę z jej zbrodniami. Odsłoń mi światło. Chipping Walton, przyjazd. Proszę. Przyszła jakaś pani, panie Holmes. Nazywa się panna Spedding. Niech wejdzie. Pan Holmes? O tak, teraz poznaję. Widziałam pana zdjęcie w gazetach. Tak się ucieszyłam, że pan jednak żyje. To bardzo miłe z pani strony. Nazywam się Andrea Spedding. Proszę wejść. To mój mały kuzyn, panie Holmes. Jak się masz, chłopcze? Gram dzisiaj nianie. Na pewno daje pani świetne przedstawienie. On jest niemy. Od urodzenia ma sparaliżowane struny głosowe. Co za nieszczęście. Podrapał sobie rękę? Tak, zawsze musi wejść w jakieś nieodpowiednie miejsce. Bądź grzeczny i usiądź na tamtym krześle. Co robisz, mój chłopcze? To ja. Siadaj. Proszę mi wybaczyć, mój przyjaciel, dr Watson, panna Andrea Spedding. Mam bardzo poufną sprawę, panie Holmes. Dr Watson jest przykładem dyskrecji. Proszę usiąść, dziękuję. Czym mogę pani służyć? Sama nie wiem, jak zacząć. Może niepotrzebnie się niepokoję, ale zniknął jeden z moich przyjaciół. Doprawdy? Byłam u niego w hotelu, ale nie zostawił żadnej wiadomości. Jak się nazywa? Rajni Singh. Pochodzi z Indii. Chyba o nim słyszałem.
Bardzo się boję, że już go więcej nie zobaczę. Panno Spedding, na pewno nie będzie pani musiała daleko szukać. Tu są same motyle. Może i masz rację. Larry, przestań. Jesteś niegrzeczny. Włóż buty i skarpetki. Niech pochodzi boso, chłopcy to lubią. Lubiłeś, Watsonie, biegać boso? Lubiłem biegać rano po trawie. Nazywali mnie wtedy boso nogi. Jestem pewien, że byłeś uroczym dzieckiem, Watsonie. Panno Spedding, dlaczego tak panią interesuje ten Rajni Singh? Ponieważ zastawił swoją polisę ubezpieczeniową. Gdy zniknął, poszłam do kasy pożyczkowej i wykupiłam polisę. Dlaczego? Nie chciałam, żeby ktoś miał pokusy, aby skorzystać na jego śmierci. To bardzo rozsądne. Gdyby pan odnalazł Rajniego Singha, proszę zwrócić mu tę polisę. Z pozdrowieniami od przyjaciółki. Oczywiście pański trud zostanie wynagrodzony. Jestem całkowicie przekonany, że nie zostawia pani nieuregulowanych rachunków. Larry? Wypuść ją. Chodź tutaj. Uwielbia łapać muchy. Jak włożysz buty i skarpetki, to ciocia da ci czekoladkę. Świetnie pani sobie radzi. To najzwyklejsze przekupstwo. To już trzeci dzień amerykańskie czekoladki. Trudne do zdobycia. Proszę, tylko nie pobrudź rąk. A to spryciarz. A nie jest nawet większy od walizki. Na pewno ma pani z niego dużą pociechę. Oczywiście. Papierosa? Dziękuję. Jaka ładna papierośnica, prawda? Trafiła do mnie przypadkiem. Nie miała żadnych znaków, tylko jakieś odciski palców. Nawet policja nie mogłaby ich zidentyfikować. Może ją pani zatrzymać? Dlaczego mi pan ją daje? Będzie pani przypominała pewne zwycięstwo. Nie powinnam. Zachwycająca, prawda? Będę panu bardzo zobowiązana, pani Holmes. Larry. Nie rzucaj papierków na podłogę. Wrzuć lepiej do ognia. Chodź, musimy już iść. Do widzenia, doktorze. Miło mi było pana poznać. Mam nadzieję, że nie sprawił panu kłopotu, lecz skąd to miły chłopiec? Panie Holmes, czy jeszcze się spotkamy? Mam nadzieję, że niebawem. Do widzenia. Bardzo zgrabna kobieta. Tak myślisz? Przypomina mi pewną pielęgniarkę z Widmore Street. Bardzo atrakcyjna dziewczyna. A gdybym ci powiedział, że to ona jest kobietą pająkiem? Nie uwierzyłbym ci. Musiałaby mieć co najmniej 8 nóg. Skąd ten kaszel? Co za impertynencja. Przynosić tu tę polisę. Pobiła mnie moją własną bronią. Co z tym pociągiem, Watsonie? Mieliśmy przecież pojechać. Spotkać się z kimś.
Oddychaj, Watsonie, głęboko. Co to było, Holmesie? Gaz, przyjacielu. Mieliśmy do czynienia z panną Adreą Spedding. Bardzo sprytny pomysł, żeby wprowadzić zabójczą dawkę trującego gazu. Nadal nic nie rozumiem. To opakowanie składa się z dwóch warstw woskowanego papieru i sreberka. Pomiędzy tymi warstwami panna Spedding umieściła proszek, który o mało nie kosztował nas życie. Nadal czuję ten dym. Jaki proszek? Redux pedes diable. Innymi słowy, stopa diabła. Śmiertelna trucizna z Afryki Centralnej. Teraz sobie przypominam, makabra w Kornwalii. Właśnie. Mam ochotę na filiżankę herbaty. Mamy szczęście, że nadal żyjemy. Ciekawe, na jak długo. Matthew Ordway, egzotyczne owady. Jesteśmy, Watsonie. Jak to jesteśmy? Ciekawe, gdzie? To kompletne odludzie. Kolekcjoner pająków nie byłby mile widziany w okolicy pełnej ludzi. Chyba masz rację, Holmesie. Ciekawe, czy zdoła rozpoznać osoby, którym sprzedał te pająki. Kto tam? Czego chcecie? Pan Matthew Ordway? To nieważne, kim wy jesteście. Nazywam się Sherlock Holmes, a to mój przyjaciel, dr Watson. Skąd mam wiedzieć, że mówicie prawdę? Kto was tu przysłał? Adam Gilflower. Trzeba było tak od razu, już schodzę. Wygląda na dość przestraszonego. Nie bardzo mi się to podoba. Proszę wejść, panie Holmes. Zepsuliście mi linię obstrzału. Szybciej. Dobrze, że pana tu przysłał, panie Holmes. Polują na mnie. Kto taki? Ludzie, którym pan sprzedał Lycosa Carnivora? Skąd pan wie? To dziecinnie proste. Kto inny mógłby nastawać na pańskie życie? Przyrzekam panu, nie miałem pojęcia, że te pająki można tak wykorzystać. Ale czytał pan o samobójstwach w piżamie? Domyślił się pan wszystkiego i postanowił nie sprzedawać już pająków? Tak, ale gdy przyszli, bałem się, że mnie zabiją. Niech pan mówi prawdę. Sprzedał pan im znowu? Przyrzekam, że nie, panie Holmes. Mam je wszystkie ukryte w piwnicy. Zaraz panom pokażę. Mam nadzieję, że temperatura panom nie przeszkadza. Musi być taka wysoka. Wszystkie stworzenia muszą mieć odpowiednie warunki. Taką temperaturę, do jakiej przywykły. I dużą wilgoć. Proszę się nie bać, panowie. Nic panom nie grozi. W tej klatce trzymam te te najgorsze. Szkło ciągle zachodzi parą. Ale ich jad jest bardzo cenny dla lekarzy. Słyszałem o tym. A tutaj mam piękne okazy czarnej wdowy. Słyszał pan o niej? Wiele razy. To samice? Podobno zjadają samców. Niemiły zwyczaj. Odrażający. Czy ma pan jakieś okazy Mandax flagrante? Czego? Mandax flagrante. Przykro mi. Ostatniego sprzedałem wczoraj, ale mogę sprowadzić. Chwileczkę, Ordway. Chyba jeden chodzi panu po ramieniu. Niech pan go zdejmie. Spokojnie. Proszę. Ładny okaz. Co to ma znaczyć? Powiem panu. Mandax flagrante znaczy po łacinie bezczelny kłamca. Właśnie pan udowodnił, że nim jest, bezczelnym kłamcą. Zajmij się tym, Watsonie. Nazwał pan te szklane pojemniki klatkami. Każdy naukowiec wie, że to terraria. Powiedział pan, że jad Lycosa Carnivora jest cenny dla lekarzy. Naukowiec określiłby ich toksykologami. Powiedział pan, że podobno czarne wdowy zjadają samców. Naukowiec byłby tego pewien. Na pewno nie jest pan Matthew Ordwayem. Kim pan jest? Nie chcielibyście wiedzieć. Uważaj, Watsonie, ich ukąszenia są śmiertelne. Uważaj, Holmesie.
Uciekł. Do diabła. Chodźmy. Zamknij drzwi. Musimy odnaleźć prawdziwego Matthew O'Drea, jeśli jeszcze żyje. To bez wątpienia Ordway. Biedak nie żyje już od pewnego czasu. Sprytne diabły był jedynym ogniwem łączącym ich z pająkami. Teraz to ogniwo pękło. Co tam znalazłeś, Holmesie? Jakieś notatki Ordwaya. Dzienniki podróży. Daty, miejsca. Tylko Afryka Centralna. Posłuchaj. Obongo, likokarn, trucizna, odporny, mały, jod, pies, wierny. Obongo, pies, odporny, wierny. Wygląda na jakąś szaradę. Mały pies, wierny. Czyj mały pies? To nie pies, tam jest jeszcze jod. Co to może być jod pies? Aha, jod pies. Wiem, jak pies. Co Ordway mógł spotkać w afrykańskiej dżungli, co było odporne na jad Lycosa carnivora i było wierne jak pies? Może jakiś mały pies? Pies nie byłby odporny. Pomyślimy o tym później. Sprowadź miejscową policję, niech się tym zajmą. Nie widzę tu telefonu. Może za tymi drzwiami. Też nie ma. Wygląda mi na to, że Ordway zajmował się także anatomią. Dziwne. Głównie interesowały go bezkręgowce. Po co mu szkielet dziecka? To nie dziecko. To nie jest szkielet dziecka. Jesteś pewien? Popatrz na zęby. Poza tym proporcje. Dziecko tego wzrostu musiałoby mieć 6 lat i miałoby o wiele szerszą klatkę piersiową. Już wiem. Ta przeklęta kobieta przyprowadziła dziecko, żeby zbić mnie z tropu. Jakiego tropu? Pamiętasz ten mały odcisk stopy? Chciała, żebym myślał, że zostawiło go dziecko. Jak mogłem być taki ślepy? Popatrz. Obongo, Lycosa carnivora, odporny na truciznę, mały, wierny swym panom jak pies. Nie wiem, o czym mówisz. To jest to małe stworzenie, doskonałe do podkładania pająków. Jeżeli zobaczysz, jak głowię się nad tajemnicą panny Adrei Spearing, szepnij mi tylko jedno słowo. Jakie słowo? Pigmej. Najgrubsza kobieta świata. Czuję się jak igła w stogu siana. Cierpliwość, Watsonie. Tutaj najprędzej znajdziemy tego pigmeja. Znalazłem go. Czyżby? Przecież zamknięte. To właśnie najbardziej istotny szczegół. W takim miejscu nie można sobie pozwolić na przestoje. Dlatego sądzę, że ten pawilon jest zamknięty najwyżej od 12 godzin. I jest po temu powód. Nasi przyjaciele wpadli w panikę. Planują ucieczkę. Może już uciekli? Nie sądzę. Chodźmy, nie odwracaj się. Co się stało? O nic nie pytaj, sprowadź Lestrada. Spotkamy się tu, przy strzelnicy. Dokąd idziesz? Jeszcze nie wiem. Miej oczy otwarte, gdy będziesz tu czekał. Nie zwracaj na siebie uwagi. Pośpiesz się. Może strzeli pan do Mussoliniego i Adolfa Hitlera? Come on.
Panie i panowie, to dopiero cuda. Cyganka przepowiada przyszłość. Poproszę lalkę. Świetny prezent dla dzieci. Na pewno im się spodoba. Poproszę jedną lalkę. Dzieci będą zachwycone, mam nadzieję. Pańska przyszłość jest w pana rękach. Chce pan znać swoją przyszłość? Czy będzie szczęśliwa? Proszę tędy. Prosto aż do drzwi na samym końcu. Dziękuję. Już idzie. Proszę, panie Holmes, po co stać w przeciągu? Nie pozwolę, żeby się pan przeziębił i umarł śmiercią naturalną. To byłoby niesprawiedliwe. Oczekiwaliśmy pana. Oczywiście. Skąd pani wiedziała, że przyjdę sam? Pańskie nieco przesadne zamiłowanie do patosu. Gdybyśmy pozwolili, żeby nas pan tu wyśledził, mógłby pan przyprowadzić posiłki. Postarałam się, żeby było bardziej dramatycznie. Raczej melodramatycznie. Ten pomysł z lalką był trochę przerysowany. A jednak przykuł pana uwagę i przyszedł pan tutaj sam. Jest pani bardzo sprytna, pan Nospedon. To dziecinnie proste, drogi panie Holmes. A jednak gdybym nie przyszedł sam, nigdybym się tu nie dostał, a pani by uciekła. To zwykły zbieg okoliczności. Przeciwnie. Znudziłoby mnie spoglądanie za siebie przez resztę życia. Więc pozwoliła pani, żebym ją wytropił? Dokładnie. Jedno z nas musi zginąć. Wybór nie jest zbyt trudny. Trudno uwierzyć, że ktoś na tyle inteligentny, żeby wykorzystać do morderstwa Lycosa Carnivora i to stworzenie w walizce, ograniczy się do czegoś tak konwencjonalnego jak kula. Chociaż wykorzystanie zaplecza strzelnicy dowodzi pewnej dozy wyobraźni. Dziękuję. Zapewniam pana, że wykonamy to z wdziękiem. Trudność polegała na tym, żeby zlikwidować pana i nie obciążyć siebie odpowiedzialnością. Interesujący problem. Oczywiście znalazła pani wyjście. Oczywiście. Chwila natchnienia. Pozwolimy, aby wykonawcą wyroku było brytyjskie społeczeństwo. Pomysłowe. Prawda? Pomysłowe, ale banalne, bez śladu indywidualności. Ciągle mnie gdzieś wzywa. Gdzie jestem razem? Chciałbym to wiedzieć. Kazał czekać tu przed strzelnicą i nie zwracać na siebie uwagi. Powiedział, żeby nie zwracać uwagi, Lestrade. Uwaga, przy strzelnicy jest dr Watson i Lestrade. Co za szczęście. Co za ironia. Brakowało panu indywidualności. Może dr Watson będzie pańskim katem. Wyłącz to. Może panowie sprawdzą swoją celność? Co pan na to? I tak mamy czekać. Rozmawia pan z najlepszym strzelcem w całej Anglii.
Widzę, że cele przestały się obracać. To na pewno tylko mała awaria. Nie można przecież strzelać do siedzącego ptaka. Zdejmij tarczę. Teraz już nic nie przeszkodzi, aby kula dotarła do pańskiego serca. Proszę, panie Holmes. Nie odchodź, dopóki nie będzie po wszystkim. Radlik, nie zapomnij walizki. Włącz silnik. Ciekawe, gdzie jest Holmes. Powinien tu już być. Jeśli powiedział, że przyjdzie, to przyjdzie. Trafię Hitlera następnym razem. Całkiem nieźle, doktorze. Byłoby lepiej, gdyby pan nie przeszkadzał. Znowu go przegapiłem. Tym razem go trafię. To dziecinnie proste. Ja zawiesiłem tarczę, nie ruszać się. Do roboty, Lestrade. Niech pan weźmie tę walizkę, sierżancie. Jest tam ważny dowód. Na dodatek żywy. Tak jest, sir. Niech pan to zrobi dyskretnie, Lestrade. Dziękuję, panie Holmes. Gdzie byłeś tyle czasu, Holmesie? Kręciłem się w kółko. W kółko? Tak, ale robiłem to bez serca. Nadzwyczajna kobieta. Zuchwała i podstępna jak jej pająki. Zuchwała, raczej głupia. Jak można planować morderstwo w miejscu, gdzie jest tyle ludzi? O to właśnie chodzi. W miejscu odosobnionym wołanie o pomoc lub pojedynczy wystrzał mogą przykuć uwagę co najmniej jednego świadka. Ale tutaj... Ludzie pochłonięci zabawą nie dostrzegają odchyleń od normy i nie reagują na nie. Tak, Watsonie. Panna Spilling wybrała najlepsze miejsce na ziemi, aby mnie zamordować. Co to za miejsce? Sam środek tłumu. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej Pan Film Studio, Warszawa. Tekst Piotr Zieliński. Czytał Stanisław Olejniczak.